Cześć, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Mamy dzisiaj kolejną porcję pytań i odpowiedzi. Możecie je sprawdzić sobie w opisie filmu, ale także już na dole udało mi się ogarnąć, jak to zrobić, żebyście mieli po prostu rozdziały, więc każde pytanie i moja odpowiedź to osobny rozdział. Zapraszam na odcinek. Pierwsze pytanie od Pawła. Pytanie o wodę kokosową. Jak bardzo według Pani dobra w zdrowotnym znaczeniu jest? To jest 15 gramów węgli na puszkę. Piłem dziennie nawet na keto, ponieważ ma podobno niski indeks glikemiczny. Dodatkowo ma trochę substancji odżywczych, przez co artykuły różne można przeczytać, że jest świetna i ma niby skład podobny do krwi. Co teoria ketogeniczna na to i czy na przykład warto ją pić w takich ilościach codziennie? Jakie korzyści są z tego poza pysznym smakiem? Drogi Pawle, ja bardzo lubię wodę kokosową, szczególnie z firmy Kokosa, taką w puszce i nieraz Wam o tym mówiłam, szczególnie ta gazowana, schłodzona. Dla mnie na przykład, gdy byłam w ciąży, to był taki fajny zamiennik jakiegoś, no nawet wina wieczorem na przykład, czy jak jest ciepło, ale rzeczywiście bardziej traktuję to w kategoriach low carb niż keto, bo taka woda kokosowa z tego miąższu kokosa, ona jest rzeczywiście słodka, i może mieć nawet więcej węglowodanów na puszkę niż napisałeś. Może mieć nawet pod 20 gramów węgli. Dlatego moim zdaniem, no tak, ma właściwości prozdrowotne, jakby kokos ma różne składniki mineralne, które są fajne, ale nie jest to jakieś super wow, coś, co rzeczywiście powinniśmy i musimy spożywać. Rzeczywiście jest to dobry rodzaj nawodnienia, dlatego moim zdaniem, albo jeżeli lubimy, to od czasu do czasu można sobie taką wodę kokosową wypić i traktować to jako w pewnej mierze takie lekkie doładowanie węglowodanów, albo po prostu właśnie pod kątem tego nawodnienia stosować ją około treningowo. I ja na keto właśnie zazwyczaj w ten sposób do niej podchodzę, czyli około treningowo źródło węglowodanów, źródło takiego dobrego nawodnienia i w ten sposób możemy ją stosować. Ale żeby jakby woda kokosowa była tak fantastyczna, prozdrowotnie, że warto ją pić na keto, jeżeli nas wywala ona ze stanu ketozy, to nie sądzę. Pytanie od Jakuba. Witam, mam pytanie dotyczące wody. Piję muszyniankę, która ma ponad 100 mg magnezu na litr. Potrafię wypić czasem 3 litry. Daje to ponad 300 mg magnezu. Do tego przed snem 250 mg chelatu magnezu, do tego jedzenie. I tu pytanie, czy magnez z wody wchłania się równie dobrze, co z jedzenia, czy z supli. Nigdy na to nie zwracałem uwagi i liczyłem tylko z jedzenia. Wychodziło mi około 400-500 mg, a jak dodać wodę, to nawet do 800. Piję, bo jest smaczna. Czy warto może jednak pić cisowiankę, która ma około 30 mg na litr i około treningowo taką muszyniankę w moim przypadku. Jeżdżę na rowerze intensywnie około 40 minut prawie codziennie, ważę 64 kg. Dzięki i pozdrawiam. Mam nadzieję, że odpowiesz w filmiku. Drogi Jakubie, rzeczywiście wody, niektóre wody mineralne mogą być naprawdę mocnym źródłem elektrolitów i ja dotarłam do kilku badań, które pokazują, że wchłanialność elektrolitów z tych wód jest naprawdę dobra. Także rzeczywiście możemy dość mocno to uzupełnić. Ja akurat nie jestem zwolenniczką wód w butelkach plastikowych. Sama mam filtr z odwróconą osmozą i raczej dużo tych minerałów tam nie ma, a nie ma ich prawie wcale. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś pije taką wodę, to warto ten magnez wliczać. I teraz tak, jeżeli mówimy o treningach, to osoby trenujące, szczególnie na keto, mogą spokojnie suplementować te 800 mg, jeżeli tak sobie to zliczyłeś, razem z tą wodą i z tym, co mamy w suplach i co mamy w jedzeniu, bo ja zauważyłam, że ciężko jest ten magnez przydawkować i nawet jeżeli ktoś pije wody zmineralizowane i przechodzi ketoadaptację, nie suplementuje magnezu, to nieraz pojawiają się niedobory.
Także ja nie mówię, że wchłanialność z wody jest zła, ale zazwyczaj mamy za mało niż za dużo, więc w Twoim przypadku wydaje mi się, że takie ilości są w porządku, szczególnie jeżeli jesteś osobą aktywną. I teraz jedna rzecz to jest jeszcze to, kiedy właśnie tą wodę możemy stosować, bo napisałeś, czy może muszyniankę właśnie około treningowo. Otóż wysoko zmineralizowane wody, te, które mają dużo tych elektrolitów, nie powinniśmy ich stosować właśnie w trakcie treningu, ponieważ jakby wymaga to dodatkowej filtracji ze strony naszych nerek, a przy intensywnym treningu ta praca nie powinna być w tym czasie wykonywana, dlatego raczej właśnie okołotreningowo woda nie tak dobrze zmineralizowana, woda nawet nisko zmineralizowana powiedziałabym, ale już po treningu czy wcześniej jak najbardziej możemy również tą wodą uzupełniać elektrolity. R. Zegan. Czy przyjmując metforminę mogę jednocześnie przyjmować berberynę i jaka berberyna jest dobra Pani zdaniem? Tak, można te preparaty łączyć, tylko należy mierzyć sobie glikemię, czy po prostu za bardzo nam ten cukier nie spada, chociaż u osób, które zaczynają przyjmować metforminę czy to berberynę z powodu zbyt wysokiego cukru, to też nie ma co oczekiwać tego, że po prostu nagle będą cudowne rezultaty i cukier nam w tydzień czy dwa spadnie, no bo pracowało się na to zazwyczaj kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt dobrych lat, więc cukier tak szybko, cudownie nie spada. Ale spokojnie można łączyć. Uważam, że wręcz to jest dość dobra strategia i można też sobie przetestować, co, kiedy lepiej na nas działa, więc tak, jest to opcja do połączenia. Jaka berberyna? No ja tutaj, to wszystko zależy jakby od tego pod kątem suplementów, na co możemy sobie pozwolić, bo możemy sobie kupić już z Medverity berberynę, która nie jest jakaś bardzo droga, natomiast oczywiście na przykład chyba z Kenai G jest na przykład berberyna, która będzie no już dużo droższa, jakościowo będzie lepsza, natomiast myślę, że jedna i druga powinna zadziałać, więc to po prostu należy sobie indywidualnie sprawdzić. Ja akurat no, na eSuperfood mogę Wam polecić tą berberynę, która tam jest i wiele osób ode mnie z niej korzysta. I jest to strategia, która pomaga w dłuższym okresie czasu rzeczywiście tą glikemię obniżyć. Pytanie od Wiesi. Joasia, powiedz mi, jak to jest z białkiem? Jogurt zawiera białko, kremówka. Sumując, okazuje się, że po zjedzeniu wykorzystujemy maksymalny limit białka na dzień. A gdzie tu jeszcze jakiś kawał mięcha? Czy białko sumuje się na dzień ze wszystkich produktów, bo już sama nie wiem. Zjadam dużo, jeden grecki, 200 ml kremówki lub mniej, dwa jajka. I już mam problem, czy nie zjadłam za dużo. Moje odchudzanie od czerwca idzie opornie. Droga Wiesiu, tak, to się wszystko sumuje razem z nabiałem, natomiast to, że Twoje odchudzanie idzie opornie, może mieć właśnie związek z nabiałem. Ja o tym mówiłam już kilka razy, że nabiał jest insulinogenny i że jeżeli coś nie idzie na redukcji, to warto wyrzucić nabiał i zobaczyć, czy nie jest lepiej. Jeżeli pijesz śmietanę kremówkę, czyli trzydziestkę, to jest tłusta śmietana, tam jest bardzo dużo kalorii i tam też są tłuszcze nasycone, które raczej ograniczamy przy redukcji. Także rzeczywiście, no jeżeli jesz tyle nabiału, to możesz trochę tego białka mieć sporo. Natomiast też to nie jest tak, że my musimy to białko ograniczyć, bo na redukcji ono jest wskazane, ale raczej właśnie białko z jaj, z mięsa, z ryb, niż po prostu z tłustego nabiału. Tak, należy to sumować, ale już też nieraz mówiłam, że nawet w okolicach 100 g białka czy więcej, to jest dobra podaż białka dla osoby, która chce schudnąć, czy dla osoby, która trenuje, czy po prostu dla osoby, która chce to jakby dobrze już sobie po ketoadaptacji zbilansować. Więc jakby tutaj nie uważam, że ta ilość jest problemem, tylko bardziej to, co jemy i jak to na nas wpływa. Pytanie od Fioletowej. Jak to można sprawdzić, czy jesteśmy już w pełni zaadaptowani? Ja przez miesiąc adaptacji miałam różne poziomy ketonów 0,5, 0,8, 1, 1,8, potem spadki na przykład 0,3. Wypadłam jednym dniem i teraz nie wiem, mówiłaś gdzieś, że po osiągnięciu ketonów 1 można uznać, że jesteśmy zaadaptowani. Ile dni trzeba mieć te wyższe poziomy ketonów, byśmy mogli już uznać, że czas na redukcję? Moja droga, to rzeczywiście poziom
jednego milimola, no to może świadczyć o tym, że jesteśmy w ketozie, ale nie taki jednorazowy, bo zobaczcie, że na przykład jeżeli ktoś wchodzi w ketoadaptację postem, na przykład 3-dniowym, to już drugiego dnia taki poziom ciał ketonowych może osiągnąć albo i wyższy. Czy to znaczy, że on już jest po prostu w pełnej ketozie? Nie. To znaczy, że ma wysoki poziom ciał ketonowych, bo poprzez post nasz organizm automatycznie zaczyna te poziomy mieć wyższe, ale jeszcze inną rzeczą jest, są ciała ketonowe, a inną rzeczą jest adaptacja do spalania ich i do wykorzystywania ich jako energii. To oznacza być keto zaadaptowanym, czyli korzystać rzeczywiście z tego paliwa. I to na tym powinno nam zależeć i tutaj nie zawsze jakby musimy w ten sposób patrzeć na poziom ciał ketonowych. Jeżeli mamy zbilansowaną dietę, jeżeli nie mamy dużych niedoborów kalorycznych, jeżeli nie pościmy i jeżeli nie stosujemy na przykład egzogennego BHB, czy nie mierzymy ciał ketonowych po wypiciu oleju MCT, to te poziomy ciał ketonowych powinny być dla nas takim bezpieczniejszym wyznacznikiem. Nie ma takiej ilości dni, kiedy my musimy mieć jakiś dany poziom ciał ketonowych, żeby to określić, bo słuchajcie, no znowu się powtórzę po raz nie wiem który, ale nasz organizm to nie jest matematyka. Mierzenie ciał ketonowych jest fantastycznym narzędziem, które mamy jakby będąc na keto i możemy sobie w jakiś sposób to porównywać, ale nie da się powiedzieć, że ten i ten poziom dla wszystkich będzie wyznacznikiem tego, że weszli w ketozę, że tyle i tyle dni to będzie trwało. To musimy połączyć z naszym samopoczuciem, musimy obserwować swój organizm, musimy, jeżeli czujemy, że jakby już jest ok, to zaczynamy powoli zwiększać białka, zmniejszać tłuszcze, zmniejszać proporcje tłuszczów nasyconych do nienasyconych, chcąc redukować wagę i patrzymy, jak się z tym czujemy, co się dzieje. Jeżeli się okaże, że gdzieś mamy zastój, no to się cofamy. Rzeczywiście rzadko, ale zdarza się, że u niektórych osób po wprowadzeniu większej ilości białka no te ciała ketonowe spadają i czują się dużo gorzej, wypadają z ketozy. Ale jeżeli ciała ketonowe delikatnie spadają, ale ty się dobrze czujesz i redukujesz, to z tym zostań, to dobrze. Jak mówię nieraz, nie gonimy za ciałami ketonowymi podczas redukcji, ale musi to wszystko grać. Także musimy po prostu obserwować wiele parametrów i patrzeć na ten nasz organizm holistycznie i na to wszystko łącznie i to po prostu odpowiednio dopasowywać. Anna, świetny kanał, uwielbiam Pani słuchać, bardzo dziękuję. Mam pytanie, jestem na keto od miesiąca, mierzę ketony z krwi i wychodzi, że mam 1,1, wyliczyłam sobie i przestrzegam makro i kalorii i nie chudnę. Czy to jest jeszcze za wcześnie i za mało ketonów? Dodam, że słodzę często erytrolem. Czy to może być przyczyna braku utraty wagi, mimo że mam zero węgli? Że ma zero węgli, erytrol. Ostatni posiłek zjadłam o godzinie 17. I właśnie to jest kolejne pytanie, na które już po części odpowiedziałam we wcześniejszym pytaniu, czyli jakby to, że no nie możemy patrzeć tylko na ten jeden parametr i na jego podstawie podejmować wszystkie decyzje. Jeżeli nie chudnę, mając 1,1 ciał ketonowych, to znaczy, że są pewne inne rzeczy, które jeszcze nie są zaadresowane, dlatego że odchudzanie to nie tylko odpowiedni ujemny bilans kaloryczny, to nie tylko wejście w ketozę, ale to cały szereg innych rzeczy związanych przede wszystkim z naszą gospodarką hormonalną, związanych z naszym metabolizmem, związanych z tym, że my musimy jakby doprowadzić nasz organizm do porządku. Musimy zniwelować stany zapalne, bo jeżeli są stany zapalne w organizmie, to nie będziemy skutecznie chudnąć. I tych rzeczy jest tak dużo, że dlatego właśnie stworzyłam kurs Schudnij na Keto dotyczący właśnie redukcji na diecie ketogenicznej, w których omawiamy naprawdę wiele, wiele aspektów tego odchudzania, wiele różnych metod, wiele rzeczy, które możesz jeszcze zrobić, jeżeli nie chudniesz, bo naprawdę temat jest mega złożony. Odnosząc się jeszcze, Anno, do Twojego pytania o erytrol. Raczej erytrol jakby nie powoduje niechudnięcia, natomiast rzeczywiście w moim kursie, i ja o tym też tam mówię, słodziki wyeliminowaliśmy w moich przepisach, które przygotowałam dla kursantów, ponieważ nieraz sam słodki smak rzeczywiście może nam podnosić na przykład insulinę. U niektórych osób, które mają problemy z gospodarką cukrową i zazwyczaj te osoby właśnie mają problem z tym, żeby schudnąć. Więc może się tak zdarzyć,
Dlatego również warto ten po prostu erytrol sobie no, odstawić i zobaczyć, jak organizm się zachowa. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam za tydzień na kolejne pytania i odpowiedzi, a tymczasem dobrego weekendu, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!